wysoki grzyw. Strach to nie jest wasz przyjaciel. Ale jednorożec lub Pegas może nim być. Wyciągnijmy więc kopytko przyjaźni. Nie, nie o to mi chodziło. Wyłącz, wyłącz to, wyłącz to! A więc w ten sposób można uniknąć porwania z powietrza dzięki naszym nowym antypegazowym butom! Pegazami! O! Jezus! A! Z jednorożcami! Teraz możecie podziwiać naszą unikalną jednorożcołapkę. Tut, Switz, wyłączcie to! Rozkaz szeryfa! Próbujemy! Zautomatyzowany pokaz musi się odbyć do końca! O nie! Pokój z pegazami! Jedność z jednorożcami! A to jest super chlapa Bolta! Już dość tego życia w strachu przez cały czas, bo tak naprawdę nikt nam nie zagraża. To wielkie oszustwo. Nie potrzebujemy counter-logicowych śmieci. O, serio? Czyżby? A jak według ciebie mamy się bronić? Czułością i ciastkami? Jakby to było mieć przyjaciół, którzy umieją latać, lub takich, którzy... Usmażą ci mózg swoim rogiem, albo porwą cię w przestworza. Szeryfie, wiesz co robić. No dobra, Sunny, chodźmy. Nie! Wszystkie kucyki muszą to usłyszeć. Wszystko to, co sądzicie na temat Pegazów i jednorożców, to nieprawda. One były naszymi przyjaciółmi i znowu mogą być. Ej, nie chcemy słuchać takiego nadania. Dobra, chodźmy, koniec występu. Cóż, w sumie to smutne.